pytam dzisiaj o tej godzinie, o tej 17, bo to taka dosyć charakterystyczna godzina. I tą wystawę chciałam zadedykować tym, których nie może tutaj być z nami, tym, którzy właśnie tego dnia zginęli bądź rozpoczęli tą walkę o naszą wolność. Proszę Państwa, klub Plastyka Sąsiedzi to bardzo fajni ludzie. I chciałabym tutaj poprosić teraz do siebie, do Wiesława Jozio, Dorotę Chaplicką, której nie mamy, bo jest w sanatorium, Janinę Zalewską, tak, bardzo proszę, Krystynę Bekielską, nie wiem czy przyszedł, jest Grysia, Jolantę Wojnicz, Bernadette Olgerowicz, Danutę Michałowicz, Wioletę Radziewicz, Bogusławę Dziuba, Stefanię Zdzichowską, Alicję Kryskę, no i ja. Swoją skromną osobą tutaj Państwa dzisiaj witam. Proszę Państwa, te prace, które widzicie, były malowane na zajęciach tutaj w MOK-u, w tej pracowni, dzięki uprzejmości Pana Dyrektora, który nas tutaj wspierał i zaglądał czasami, patrzył, co robimy, jak działamy. Działaliśmy i to myślę widać, bo nie starczyło nam korytarza, który dostaliśmy do dyspozycji. Nie wszystkie prace mogły być w dużych obrazach, w dużych ramach, bo byśmy się w ogóle nie zmieścili. Zapraszam do oglądania, zapraszam do rozmów z autorkami, do tego, żeby troszeczkę powspominać może swoje młodzieńcze lata, tak jak myśmy wspominali w trakcie naszego malowania. Chciałam powiedzieć, że malując, dużo rozmawialiśmy, dużo plotkowaliśmy i to nam sprawiało wielką radość. To, że mogliśmy być razem, to, że mogliśmy wcinać słodkie ciastka i mówić, jakie to będziemy strasznie długo później i że będziemy się odchudzać. I ten klimat jest taki, że mi tych piątków na przykład brakuje i bardzo bym chciała, żeby takie piątki jeszcze były, Panie Dyrektorze. Ale obiecujemy, że mieścimy się od nich. Panie Dyrektorze, może Pan zabierze teraz... Jestem nieprzygotowany, znaczy też nie mam zwyczaju uleczyć swoimi przemowami. No bardzo się cieszę, jeśli rzeczywiście ten walor integracyjny wybrzmiewa w tego typu spotkaniach. Wydaje mi się, że o to przede wszystkim chodzi i generalnie dzisiaj we wszelkich formach twórczości, uprawiania sztuki, właśnie tego elementu przestrzeni spotkania, dialogu ze stanowczo za mało, a właśnie kultura i sztuka jakby powinna się jak najbardziej rozpychać, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną i z tego się bardzo cieszę, że coś takiego się tutaj właśnie dokonuje. A oczywiście zaglądałem czasami z dużą zazdrością, bo tu jest świat oceny formalizmów i jak rozumiem, tutaj był ten nieskrępowany świat wolności i artystycznej wypowiedzi. No i mogę tutaj łącznie Państwu życzyć ciągu dalszego, żeby właśnie ta ekspresja i ta możliwość wyrażania się poprzez sztukę się potęgowała. Dziękuję Państwu serdecznie za tę przestrzeń korytarzową, że wygląda ona tak, a nie inaczej. Bardzo dziękujemy i dziękujemy za to, że pozwolił nam się tam tak rozepchać na całej tej przestrzeni. Od tego to tutaj jest. Musi się rozpychać ze sztuką. Dziękujemy. Zapraszamy do oglądania. Kronika się rozwija. Nie, tam też. Nie, tam też.